Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Gabriela Deda i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o jednej z nowości od wydawnictwa Agora, czyli o książce Aborcja jest. Dostałam ją w prezencie urodzinowym od moich przyjaciółek, oczywiście już ją przeczytałam i chciałabym troszkę Ci o niej opowiedzieć, bo uważam, że naprawdę warto się z tą pozycją zapoznać. Oczywiście nie chcę tutaj tworzyć jakiejś wielkiej dyskusji światopoglądowej. Myślę, że sam fakt, że recenzuję tę książkę, już pokazuje pewne moje stanowisko w tej sprawie. Dlatego jeśli zupełnie się ze mną nie zgadzasz, to po prostu nie oglądaj tej książki dalej. Myślę, że nie ma sensu tutaj siebie nawzajem gdzieś tam irytować, wszczynać jakieś agresywne dyskusje. Ja opowiem Ci o tej książce, bo naprawdę myślę, że jest to pozycja bardzo potrzebna i warta uwagi. Napisana jest przez Katarzynę Wężyk, czyli przez polską dziennikarkę. No i jak tytuł sam wskazuje, jest właśnie o aborcji i przez to, że została napisana przez polską autorkę, no to skupia się na tym naszym polskim podwórku, na polskim społeczeństwie i na polskich kobietach. Ta książka idzie dwutorowo, to znaczy z jednej strony mamy przedstawioną historię aborcji, seksualności, antykoncepcji już od czasów antycznych tak naprawdę i autorka idzie rozdział po rozdziale aż do współczesności, tak naprawdę aż do zeszłej jesieni, czyli do strajków kobiet, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i do tego wszystkiego, co działo się niedawno, jeszcze kilka miesięcy temu i co tak naprawdę rozgrywa się do tej pory. Dlatego jest to książka bardzo aktualna, najbardziej aktualna ze wszystkich pozycji, które dotyczą tego tematu, no bo jest po prostu najnowsza, wydana bardzo niedawno. Cieszę się, że ona powstała tak na świeżo, że kobiety, które zaangażowały się w strajk kobiet, zaangażowały się w całą tę sytuację, nie tylko kobiety zresztą, ale w ogóle wszyscy, i chcą jakoś na ten temat poczytać, dowiedzieć się czegoś więcej, no to mają szansę i zostało to wszystko napisane i zrobione bardzo szybko, więc cieszę się. No i właśnie, tu mamy ten pierwszy tor, czyli historyczny, a drugi to są historie kobiet, które dokonały aborcji i są to historie bardzo, bardzo przejmujące czasami, a czasami zupełnie nieobciążone jakimiś negatywnymi emocjami. Bardzo różnie to bywa, ale jeśli jest jakaś historia kobiety, która jest historią dramatyczną, to najczęściej niestety wiąże się z jakimiś decyzjami podjętymi przez władzę czy przez lekarzy, a nie z tym, jak ta kobieta czuła się po dokonaniu aborcji. Mamy tutaj na przykład wątek tego, że kobiety, które dokonały aborcji i mówią o tym komuś innemu, czują jakby to była jakaś wielka tragedia, której one w ogóle nie odczuwają, ponieważ osoby, którym się o tym mówi, reagują właśnie na to w taki sposób, jakby to było coś bardzo złego, jakieś ogromne cierpienie i no po prostu coś koszmarnego. Tymczasem wiele z tych kobiet jedyne, co czuło po dokonaniu aborcji, to ulga, radość i szczęście, a nie otwarte bramy piekieł, które chcieliby dla nich widzieć inni ludzie. Jest tutaj też wątek takiego poczucia winy z braku poczucia winy. Wiele kobiet, które aborcji dokonało, przez jakiś czas borykało się z tym problemem, że one zupełnie nie czuły się winne, a społeczeństwo bardzo chciało, żeby one czuły się winne, żeby czuły się źle, żeby się umartwiały i żeby zawracały sobie głowę tym, jak bardzo teraz powinny się źle czuć. Tymczasem ulga to była główna rzecz, które te kobiety czuły. Mamy tutaj też oczywiście przedstawione przeróżne historie związane z chałupniczym dokonywaniem aborcji, na przykład za pomocą drutów albo śrubokrętów, wieszaków czy innych niebezpiecznych narzędzi. No i oczywiście takie zabiegi bardzo, bardzo często kończyły się poważnym uszczerbkiem na zdrowiu albo nawet śmiercią. I kobiety, które decydowały się na taki sposób dokonania aborcji, robiły to najczęściej z dwóch powodów: albo nie było je stać na aborcję taką legalną, albo po prostu aborcja legalna nie była. Więc to świetnie pokazuje, że to nie jest tak, że jeśli władze zakażą aborcji, to ona zniknie. Ona po prostu zejdzie do podziemia i będzie powodowała więcej szkód, więcej cierpienia, niż gdyby była dostępna. Katarzyna Wężyk dobrze pokazuje też absurdy w całej tej dyskusji odnośnie aborcji. Pokazuje niektóre wypowiedzi osób należących do tego nurtu pro-life i ona nie wyśmiewa ich, ale w kontekście tych wszystkich historii, które przedstawia, tych wszystkich faktów, przeżyć bohaterek, z którymi rozmawiała,
te wszystkie argumenty po prostu wydają się śmieszne. One komentują się same. I ja wiem, że ta książka nie przekona kogoś, kto jest skrajnie po drugiej stronie niż autorka tej książki. Ale jeśli ktoś ma myśli troszkę pogmatwane całą tą dyskusją publiczną, nie wie za bardzo, z czym to wszystko się je, nie wie, ma taki mętlik w głowie, no to ta książka naprawdę dobrze pokazuje to, jak w Polsce wygląda temat aborcji, pokazuje po prostu prawdziwe przeżycia, prawdziwe historie, prawdziwe kobiety, często wymienione z imienia, które opowiadają o swoim przeżyciu i po prostu normalizują całą tę sprawę. To jest w tej książce chyba najważniejsza rzecz, że ona aborcję po prostu normalizuje i sprawia, że o aborcji myśli się jako o zupełnie normalnym zabiegu, którym przecież jest, i pokazuje, że to powinien być zabieg, który powinien być dostępny dla każdej kobiety, jeśli tylko chce go dokonać, i nikt tak naprawdę nie ma prawa decydować o tym, czy ona powinna, czy kobieta powinna, czy może wykonać taki zabieg. Tak jak mówię, nie łudzę się, że ta książka zmieni podejście kogoś, kto jest zupełnie po skrajnej stronie niż autorka, ale jeśli jest ten mętlik, że trochę nie bardzo wiadomo, co myśleć, no to ta książka jest bardzo warta uwagi. Zdecydowanie trzeba ją przeczytać, żeby po prostu posłuchać osób, które miały z tym dużo doświadczenia. Bardzo się cieszę, że ta książka się ukazała w Polsce, że ukazała się tak szybko. Mam ogromną, ogromną nadzieję, że to jest taki krok ku normalności. Jeśli interesuje Cię ten temat w jakikolwiek sposób, czy przeżycia kobiet, czy pod względem tym historycznym, aborcja jest to naprawdę dobra książka i z całego serca Ci ją polecam. I tak jak mówię, bardzo nie chcę tutaj tworzyć jakichś agresywnych dyskusji w komentarzach, czy coś takiego, w ogóle nie o to mi chodzi i nie będę wchodzić zupełnie w takie dyskusje. Tak jak mówię, nie jest chyba zagadką moje stanowisko w tej sprawie. I kieruję ten film właśnie do osób, które mają podobne stanowisko albo są otwarte na dyskusję i chcą dowiedzieć się czegoś więcej od ludzi, którzy mają po prostu w tej kwestii więcej doświadczenia. Więc Aborcja jest Katarzyny Wężyk, to jest zdecydowanie książka, którą mogę polecić. Bardzo się cieszę, że powstała tak szybko, że normalizuje temat aborcji i myślę, że ta książka może wnieść bardzo dużo dobrego do całej tej dyskusji i do życia kobiet i do podejmowania decyzji być może przez rząd, no bo książki na pewno w jakiś sposób kształtują tę naszą rzeczywistość, więc sięgaj, czytaj i polecaj dalej. Ja tymczasem bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!